Minęła 19.30. Na Kompas Talk zaprasza Tomasz Słodki. Witam Was serdecznie. Co prawda nie jest 19.30, nie jest to Kompas Talk, ale nasz wideoblog. Przygotowujemy się do piątego oka podróżnika. Przygotowań coraz więcej. Na ostatnim oku było ponad 150 osób. Bardzo Wam za to dziękujemy, za tak liczne przybycie. Szukamy teraz miejsca w Warszawie, które będzie w stanie pomieścić jeszcze więcej osób. Jest trudno, bo kluby zazwyczaj mają miejsca na 100-150 osób. Dzwonimy do różnych klubów, rozmawiamy z nimi, piszemy maile. Do jednego klubu dość dużego w Warszawie, który mógłby pomieścić nawet 1500 osób, zgłosiliśmy się i zaproponowaliśmy zrobienie tam oka podróżnika. Niestety pan menedżer stwierdził, że musimy pokryć koszty obsługi, czyli pewnie ludzi, którzy będą sprzedawali alkohol, ale także ochronę. Więc na moje pytanie, po co ochrona? Pan odpisał: ochrona jest po to, aby na przykład ludzie nie wnosili alkoholu. Czyli wychodzi na to, że jak przyjdziecie na nasz wieczór, to na pewno ukradkiem będziecie chcieli wnieść ze sobą napoje. Nie chcę się na to umawiać, ale może zrobimy kiedyś tak, że po prostu wszyscy z toreb wyciągniemy swój własny alkohol na kolejnym oku podróżnika. Nie, to oczywiście żarty z tego absurdu, który ten pan zaproponował. No bo jak to możliwe, że ludzie, którzy przychodzą na podróżowanie, na historie podróżnicze, którzy są pozytywni, uśmiechnięci, mają otwartą głowę, będą szli do klubu i nie kupią w tym klubie alkoholu albo nie kupią jakiegoś napoju. No totalny absurd. No ale tak, moi drodzy, niestety bywa. Niektórzy z góry traktują ludzi jako zło konieczne. Tak czasami jest. Jeśli chodzi o oprawę naszego programu, to ona się zmieni. Zobaczcie, jak będzie wyglądał pokaz zdjęć. No właśnie, tak będą wyglądały zdjęcia w naszym programie. Nie pamiętam, czyje są te zdjęcia, ale będziemy je mieli właśnie w nowej oprawie graficznej. Będą pojawiały się właśnie w takim okienku. Mam nadzieję, że nasz program będzie dużo przyjemniejszy. Dodam jeszcze, że będziemy go nadawali w HD, więc pewnie dużo lepiej go się będzie oglądało. No dobrze, to tyle w naszym dzisiejszym programie, w naszym wideoblogu. Dziękuję za spotkanie. Zaglądajcie na naszą stronę, wspierajcie nas, piszcie do nas, bo bardzo nas Wasze wiadomości ładują do dalszego działania. Piszcie też o błędach, które znajdujecie na stronie albo tym, co byście poprawili, bo to wszystko bierzemy oczywiście pod uwagę. No i jeśli chcielibyście wystąpić w naszym programie, to zapraszamy do zgłoszeń kompas.talk@kompas.org.pl. To wszystko na dziś. Do zobaczenia.